Mamy dzisiaj bardzo upalny dzień, ledwo dospaliśmy, bo w kamperze było bardzo gorąco. Rozłożyliśmy sobie daszek, żeby zrobić cień dla lodówki. I teraz będę robić koktajl z truskawek, który wczoraj kupiliśmy. Posiedzimy tutaj trochę i mykamy dalej. Miejsce jest piękne. No i dzięki temu, że Marek zrobił takie zamieszanie z prądem, to mogłam sobie wziąć blender, bo podłączam go sobie w gniazdko, które jest tam. I mam prąd, żeby sobie zmiksować truskawki. Wcześniej bym chyba nie mogła. Mogłabym czy nie mogłabym? No nie, nie miałabyś 230 w lesie. Nie miałabym. Dziękuję, że mam. Za to ci zrobię koktajl, który teraz, nie, teraz się nie mówi koktajl, tylko smoothie, tak? Tak. Tak to światowo jest, a po naszemu koktajl. Będziesz się kąpać razem ze mną? No nie wiem. Tak, sama to ja się boję. A ja się wstydzę. A z tobą się nie boję niczego. Ale nie chcę mi się kąpić. Na 3-4? No. Na 2-3-4. I co to było? Siemanko. Manko się. Pokąpiemy się, żeby nie być brudnymi. Tak. Resztę wyskrobiemy. Tak. Wydrapiemy. I jedziemy dalej. Mhm. Jak nas spotkacie, to będziemy śmierdzieć wodą. Szczęki 5. Kamienie kują. Woda jest mokra. Nie marudź jak ta baba. Oj tam. Madzia do wody weszła. To jest jakiś cud, nie? No. Ja się boję wody. Nie wchodź za daleko, ja cię nie uratuję. A mówisz, że tak? Nie, bo nie umiem pływać. No wiesz. Zaraz ja będzie gadanie. Jak to można nie umieć pływać? Kurwa, normalnie nie można. Można, nie można. No. Ja nie umiem. A następny taniec będzie od Marka. Nie. Czemu nie? Bo nie. Wszystko, co Marek robi, jest fajne. No, po kąpaniu, tak jak mówiłam, zjeżdżamy. No. Jedziemy teraz do Legnicy, bo zgłosiliśmy się jako wystawcy na dniach Nysy, chciałam powiedzieć, Legnicy. Będziemy tam 3 dni. Podobno ma być ładna pogoda, więc może impreza się uda. Fajnie by było, bo to nasza pierwsza impreza handlowa, na której będziemy, więc trzymajcie kciuki. W tym roku. W tym roku, tak. No. Trzymajcie kciuki, żeby się udała, żebyśmy mieli dużo pracy, żeby nie było, że siedzimy i nic nie robimy. Tak. Jak to tam określi nas na kampermajstrach, że braki obiboki, które nic nie robią, żerują na ludziach. Że wybraliśmy sobie łatwe, lekkie życie. No. No i tak dalej, i tak dalej. Śmialiśmy się, bo w ogóle jeden z naszych widzów dodał posta, udostępnił naszą rzutkę na kampermajstra. Chciał dobrze, ale no niestety... Ale same hejty, jak to Polaki, same nie? Same hejty były, oczywiście, jak czytaliśmy te komentarze. Oczywiście to... każdy uważa, że ma prawo do wyrażenia opinii, obrażenia drugiego człowieka, jakby go w ogóle znał, nie? Najwięcej oczywiście zawsze wypowiadają się ludzie, którzy nas tak naprawdę nie oglądają, więc nie znają nic o nas i najwięcej mają do powiedzenia. Ale określili nas, można powiedzieć jednym zdaniem, lesery, obiboki, niepracujące, za pracę by się wzięli, a nie tak sobie tylko jeżdżą. I żerujący na innych. Tak. Także no, wybaczcie, że żerujemy na was. I jedziemy dalej. Parodia. No i dojechaliśmy na miejsce, mamy tutaj miejsce handlowe przed namiotem, tutaj sobie stoimy. Wszystko było fajnie, bo blisko namiotu, tylko że jest agregat prądotwórczy tam i strasznie śmierdzi. Tu będzie wesołe miasteczko, tak w ogóle wygląda impreza, zanim się jeszcze zacznie, jak się rozkłada, więc jest tak pusto. Jutro będzie się tutaj działo. Zaraz będzie bulgotać, to wtedy będzie gotowa. No bo to czas na kawę, a mamy taki widoczek z okna. No, na młyn. Jak to się nazywa? Młyńskie koło? No.
kółko dla chomika. Ale widzicie, jakie jest niebo, bo jakaś burza idzie albo coś. Rok temu poprosiłam tatę, żeby wymyślił coś do wybijania, bo ten wybijak, który mam w domu, nie nadaje się do przewożenia w ogóle, bo to jest taki wielki pieniek. I mój wujek wymyślił taki fajny patent. Mamy taki składany wybijak. Ta część jest bardzo ciężka, to samo się wkłada nogi. Na przydesie. To wybijak, tutaj mam jeszcze kowadło i można pracować. Ta-dam! A oto moja narzędziownia. Razem ważymy 58 kg. Jak myślicie, ile waży ja, ile walizka? I tam to wszystko. Narzędzia, materiały, no poza sznurkami, to mam tu wszystko. To jest najważniejsza rzecz dla mnie. To jest twój skarb. Mój skarb. Mój precious. Madzia rozkłada resztę rzeczy w namiocie, no to ja robię obiadek. Żeby nie było, że nic nie robię. I jak Madzia, smakuje? Jak zawsze, ziemniaczki najlepsze wyszły. Tak? Mhm. Z czym one są? Z sosem czosnkowym. Ziemniaczki z sosem czosnkowym. Niektóre są no takie. Taki szybki obiad. Nie suche i fajne. Przed chwilą byliśmy z Markiem w Dino na zakupach i znaleźliśmy tam takie naczynia plastikowe, bardzo ładnie wyglądające, przynajmniej nam się podobają. A ten, kto ma kampera lub przyczepę, to wie, że najlepiej mieć naczynia plastikowe albo bambusowe na przykład, a nie szklane, żeby się nie tukły. Sąsiad nam dał kolorowy napój, zimny bardzo. Podobno jak się dużo wciągnie, to jest super efekt, ale jeszcze nie próbowaliśmy. I co? Na razie nic nie poczułam. Ciągnij, ciągnij, Magda. Zimne bardzo, co? No, tu boli najbardziej. Oj. W restauracji. Madzia, obiadek ci zrobiłem znowu. Na nowych talerzykach. Tak, i nowych kubeczkach. Może być? No. Tylko wymieszaj sobie dobrze. Tak ładnie wygląda, że aż głupio mieszać. Oj, tam. Moje już nie tak ładnie. Smacznego. Dziękuję bardzo. Kolejny dzień, kolejny obiadek. No. Tylko mieszaj sobie.
co ma być? Kolację ci zrobiłam. Kolacja dla mnie? Jaka no, fajna kolacja. Ojejku, dać mi. Jaka kolacja. Dzięki, Madzia. I tak wygląda impreza po imprezie. Została jeszcze scena, jakichś dwóch wystawców, którzy się pakują. Wesołe miasteczko się pakuje. My stoimy gdzie tam. Bo nie zjeżdżaliśmy wczoraj, bo nie chciało nam się na szybko pakować i szukać miejsca. Także dzisiaj na spokojnie sobie chodzimy po polu i zbieramy piórka na łapacze. No i co? No i teraz stoimy sobie tutaj. Zaraz zapakujemy wszystko na bagażnik i jedziemy dalej.